Moment. Tax. 25 lire. Okay. Yeah. Mhm. 3 euro, 6 leva. But we don't have any cash. Is there any? Only cash. Lewa? Co to są lewe? To no, są bułgarskie pieniądze. We didn't take any cash with us. We didn't know that we need to pay something on the border. Is there any cash machine somewhere here? We no. have only cash. We don't have any cash. No, only cash. We don't have any cash. Romanie? To są romańskie? O, daj mu to wszystko, co mam. I don't have no more. That's all what we've got? In Romanian. Okay. 17, alright? Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Sorry for problem. Co za bezsens. Można żył to, zamykamy okno. Dobrze mieliśmy, chociaż nie. Yeah. Przejeżdżamy do... O nie. No. Co teraz? A tutaj jak to ma wjechać tutaj? No nie wiem. Okej. Okay. No ja czy mamy jechać? Ale tam jest ten plastik. Już nie przejadę tego. No to się po prostu przypominają ceny czasy komuny. No dawno tak nie było, myśmy nie wyjeżdżali poza Europę, nie? Moi drodzy, stoimy teraz w kolejce na granicy tureckiej. Już zostaliśmy opryskani alkoholem. Mieliśmy szczęście, bo zostało nam kilkanaście rumuńskich lei. Chłop chciał 3 euro albo 25 lir. Nie mieliśmy, chcieliśmy zapłacić kartą, nie miał terminala, no i ja w końcu wyciągnąłem kilka tych rumuńskich banknotów, daliśmy to jemu, on powiedział okej, może być. No i spryskał nam samochód alkoholem, no a teraz już jesteśmy, no na, nie wiem, czekamy po prostu na kolejną kontrolę, tym razem turecką kontrolę. Sprawdzili nam covidowe paszporty, no i przejechaliśmy, więc teraz czekamy na kontrolę paszportową. Dobra, chodź Kasika, musimy tam iść. First Istanbul, then yes. Antalya. Antalya. Istanbul and then Antalya. You have alcohol? No, no, we don't have alcohol. Where are you from? We're from Poland. Poland? Yeah, we don't drink alcohol. Passport finished? Yes, passport finished. Okay. And car as well. Passport finished? Yes. This one, this. No, custom finish, wszystko finish. To jedziemy? Tak. Jej! Oj, parun też. Antalya. No to mój. Antalya. Jak widzieliście przed chwileczką, wjechaliśmy do Turcji i wjechaliśmy, że tak powiem, na oparach paliwa, bo nie tankowałem w Bułgarii, bo dowiedziałem się, że w Turcji kosztuje litr diesla 3 zł. No 3,50 gdzieś tam podobno w droższych rejonach, więc no na oparach wjechaliśmy, a teraz pan się tutaj, jesteśmy na VIP i tankuje i pyta się full, a ja mówię full, do pełna. Zapytałem się, czy można płacić kartą, powiedział, że można płacić i no i zaraz pójdę, zaraz się dowiemy, ile kosztuje pełen bak paliwa. A w jakim języku rozmawiałeś? Po polsku. Ale są mili ci ludzie i uśmiechnięci. Normalnie szok. Teraz słuchajcie, ile to kosztowało? 625.
Ja 76 litrów za 6, za 257 zł, czyli tak mniej więcej 50 euro. 55, czyli litr kosztuje faktycznie 76, 3,38. 3 zł 38 groszy kosztuje litr Ultimate lepszej ropy. No, dobra, tyle. Jedziemy spać na pierwszy nocleg. Witam was bardzo serdecznie w słoneczny, piękny dzień. Zgoliłem przed chwileczką wąsa, bo przeczytałem dosyć dużo komentarzy pod ostatnim filmem i niektórym, chyba większości osobom się nie podoba ten wąs. Mi też średnio się on podobał. Więc wracam do tureckiej brody, ponieważ no, na ulicy byliśmy tutaj wczoraj, chodziliśmy po ulicy, no i wszystkie chłopy, wszystkie mają brody, a ja tutaj z takim wąsem nie do końca pasowałem. Jak widzicie, spaliśmy na jakimś takim, no nie za ciekawym parkingu, ale w nocy nie było za bardzo wyboru, nie było możliwości gdziekolwiek indziej. No jest tu jakieś ogromne śmietnisko i syf, ale ja się tym, że tak powiem, nie będę przejmował, ponieważ no jesteśmy już w innym kraju, w innej cywilizacji i tutaj podobno tych śmieci jest dosyć dużo. Idę teraz do Vodafonu, idę na pocztę, idę kupić kartę do internetu oraz taką naklejkę, dzięki której będziemy mogli jeździć po autostradach, bo tutaj trzeba po prostu no, taką naklejkę mieć specjalną, trzeba zarejestrować samochód na poczcie, więc chodźcie ze mną. Mam ten internet, kupiłem kartę SIM, już ją włożyłem nawet do komórki. Jednakże jestem niezadowolony z mojej wizyty w tym salonie, bo po prostu mnie osaczyli. Bardzo mili pracownicy, ale żaden nie mówił po angielsku ani słowem po prostu. No i ja poszedłem tam przygotowany, już wiedziałem jaką chcę ofertę, wszystko miałem po prostu, tylko że po polsku napisane. No i mówię im jaką ofertę, co chcę, oni po swojemu, potem druga osoba przyszła, potem trzecia osoba przyszła i po tym kilku minutach wymiany zdań ustaliliśmy słowo turist i turist to była jedyna rzecz, którą oni byli w stanie zrozumieć, a jest taka oferta dla turystów 20 GB za ileś tam pieniędzy, 170 tych lirów, czyli to jest 69 zł. To jest całkiem dużo, znaczy to jest bardzo dużo, jak na te wszystkie inne oferty, które oglądałem. Ale nie było opcji po prostu się ani wycofać, ani cokolwiek ustalić innego, więc już mówię, dobra, pisz to na ten, dawaj tego turista i te 20 GB, a później będziemy kombinować dalej. Kolejna misja zakończona niepowodzeniem, właśnie wychodzę z poczty z takimi formularzami. Bo tutaj, żeby jeździć po autostradach, trzeba mieć taką winietę, którą się kupuje na poczcie. No i żeby ją w ogóle uzyskać, to po prostu trzeba wypełnić dużo formalności, ale okazało się na miejscu, że to wszystko musi zrobić Kaśka, bo samochód jest na Kaśkę. Ja nie mogę sobie po prostu kupić winiety. Na szczęście, słuchajcie, miałem Wasko, stary nasz taki translator, którym jest wgrany też turecki język, bo bez tego to bym po prostu kompletnie sobie nie poradził. Ta pani no, była bardzo miła, uśmiechała się, ale nie mogliśmy się dogadać, ale na szczęście to urządzenie mi pomogło, więc ona mi powiedziała, żebym przyszedł o 13:30, bo teraz jest lunch i żebym wypełnił to jeszcze raz od nowa, no i żeby przyszła Kaśka i wtedy mi to sprzeda. Czuję się po prostu tak zagubiony, nie rozumiem języka i nie wiem co tu się dzieje, wszystko jest dla mnie takie nowe i no, dziwnie się po prostu czuję, no ale życie, może za kilka dni już się oswoję i już nie będę tak, wszystko nie będzie takie nowe. A, jeszcze taka ciekawostka, próbowałem wypłacić pieniądze w kilku bankomatach i w każdym bankomacie chcieli ode mnie dużo hajsu, więc wygooglowałem i okazuje się, że ten bank, Zirat Bank, w nim można wypłacić za darmo pieniądze. W sensie bankomat nie pobiera opłaty żadnej. No, także taka ciekawostka dla kogoś, kto tu będzie w przyszłości. Idę do Kaśki, ale zaczął śpiewać właśnie z meczetu
kurczę, nie pamiętam, Mujin, Mujahedin, nie pamiętam jak się nazywa ten gość, który śpiewa, ten jest meczet. A po drodze mijałem różne miejsca, gdzie jest jedzenie, jestem strasznie głodny, także zhydrowana, zabieram Kaśkę i idziemy coś jeść. Dołączyła do mnie moja partnerka w podróży i w życiu. No i jak tam, Kasia? Jak ci się podoba? Super, ja po prostu tak strasznie się cieszę, bo po prostu to jest coś zupełnie nowego, zupełnie nowa kultura, zupełnie nowy kraj. No ulice wyglądają troszkę inaczej, jakby no nie jest to może różnica architektoniczna, ale to jest właśnie głośno, jest mnóstwo ludzi, cały czas ktoś coś gada, oni się spotykają, po prostu rozmawiają ze sobą, piją te herbatki, czaje. No zjedliśmy to. Było, jakie było? Dobre było. Bardzo dobre było. Fajne. Smaczne, pachniało grillem. Bardzo. Jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciliśmy za dwa posiłki 100 lir, czyli 40 zł mniej więcej. No trochę sobie doliczyli, bo zauważyliśmy, że wszędzie sobie trochę doliczają. Ale 40 zł za dwa obiady z napojami to nie jest dużo. Jeszcze jesteśmy tutaj nowi, świeżi, nie umiemy się targować. Tak, totalnie. Ja w ogóle się nigdy nie umiem targować, więc ja tutaj będę przepłacał za wszystko. Jestem tego pewien. Idziemy na tą pocztę załatwić tą winietę. Can we top up? Can we... Moment. Czy możemy od razu do... Czy możemy od razu doładować tą kartę? Yes. Okay, so. 50 in. İçinde 50 TL olacak. Będzie to 50 TLV. 50 TLV. A czy możemy jeszcze 200 lir? Okay. 200. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Udało się to załatwić. Doładowaliśmy za 200 ikni, za 187 lirów. Kartka, ta naklejka kosztowała 12,50, a doładowaliśmy za 187, czyli za około 18 euro powiedzmy. I później będzie można to doładować w przyszłości na poczcie, a online na jakiejś tam stronie można sprawdzić, ile zostało jeszcze nam kredytów. Nakleja się to na szybę i podczas przejazdu przez bramki. Prawie wjechał w nas. Podczas przejazdu na bramki ona po prostu szczytuje ten chip, który tutaj jest. I normalnie w samochodach osobowych nakleja się to koło lusterka, natomiast z uwagi na to, że my jesteśmy wysokim samochodem, to wyczytałem, że trzeba to nakleić na dole. Więc to właśnie teraz uczynię. Autoprania mózgu. Mimo najszczerszych chęci, by było inaczej, stwierdzam, że Stambuł to miejsce niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. A może po prostu idealne dla mnie. Dlatego wróciłam i na razie nigdzie się stąd nie wybieram. Właśnie wjechaliśmy na autostradę, tak jak widzieliście, nie było żadnych szlabanów, tylko się po prostu przejeżdża przez bramki. No i jesteśmy na autostradzie i taka ciekawostka, w Turcji są podobno, znaczy ja już to widzę, świetne autostrady. Trzy pasma i po drugiej stronie są trzy pasma, bodajże 4000 km w ostatnich kilku latach wybudowali.
No i oni bardzo tutaj inwestują dużo hajsu właśnie w te drogi. Mimo że temu miastu wciąż mam bardzo dużo do zarzucenia, mnóstwo rzeczy mi się w nim nie podoba. To jest już moje miasto. Moje miasto! Śródziemnomorskiej przestrzeni i kultury, o którym od dziecka marzyłam. Mieliśmy studnie. Który ten? Tamten! Ale nic się nie stało. Jedziemy. Pokażesz mu kamerę, że mamy. No ale co możemy teraz zrobić? Nic nie możemy zrobić. Jest 8 czas. Ten? No ten. On stuknął nas. Nagle siedzimy, nagle poczuliśmy, jak nas ktoś po prostu stuknął z tyłu. I co jest najciekawsze, ja wyszedłem z samochodu, wyłączyłem awaryjne, wyszedłem z samochodu, a gość nas wyprzedza. I gość jedzie w ogóle tu obok. Ale wyszedłem i zobaczyłem, że tam się nic nie stało. No, ten plastik, który i tak już był taki, że tak powiem, wisiał, został bardziej uszkodzony. Nie podoba mi się, to powinnam przeprosić chociaż. No... Nie chcę sobie psuć, że tak powiem, wyjazdu chodzeniem teraz po policji. Dopiero wjechaliśmy do tej Turcji i spodziewałem się, że tutaj nas nieraz ktoś puknie, więc wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Tak, słuchajcie, sobie teraz jedziemy. Uminęło może 5 minut od tego wypadku, kolizji. No i tak sobie zrobiłem, ja jestem spokojny, bo to spodziewałem się, naprawdę spodziewałem się tego, że ktoś nas zarysuje albo ktoś w nas jedzie, bo tutaj podobno jeżdżą jak no szaleni, no to Albania to jest podobno już tip-top jeżdżą, tutaj to jest jeszcze 10 razy gorzej i każdy, kto przyjeżdża do Turcji, to narzeka na styl jazdy kierowców. No jest to przedziwne, bo oni jeżdżą przed środkiem drogi, pewnych kierunkowskazów, przedziwnie jeżdżą, no ale to też jest pierwszy dzień, kiedy my jesteśmy w tym kraju, więc ja się nie dziwię. Jeżdżę ostrożnie, dookoła głowy mam oczy i no jadę nie za szybko też, nie? No, mam nadzieję, że tam pod tym plastikiem nie ma jakiegoś wielkiego zgniecienia, ale też nie mocno nam uderzyło, tak tylko nas popchnęło trochę. Bardziej ten gość był zniszczony, on miał plastik zgnieciony. Tu właśnie idealnie widać, że jesteśmy na dwupasmowej drodze. Tu jest linia i tu jest linia, ale tam jest utworzony przez ludzi trzeci pas. Ja jadę tam. Tam. Tam ja jadę. Ja dawaj do przodu. Dobra. Świat jeszcze czegoś takiego nie widział. Pod prąd! On jedzie pod prąd! Tu jest rondo, a oni jedą pod prąd! Patrz, co tu się dzieje! Widzę. Jezu! Jeszcze nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Nawet na filmach. Na dwóch pasach jest 4 rzędy samochodów. Nie wierzę, co tam się dzieje. Ta ciężarówka... Koś jedzie pod prąd! Za 600 metrów. Co tu się dzieje? Na to nie jedzie pod prąd. No, właśnie widzę. No, piszcie, no, miejsce docelowe jest po lewej stronie. O, ale to się działo. Tu?
A, to jest więcej kamperów. No to jesteśmy uratowani. No. Super. O mój Boże. Okay. O Jezu, słuchajcie, wydarzyło się coś. Czegoś takiego to jeszcze nigdy nie było. Nie było w Sewilli, nie było po prostu nigdzie takiego wjazdu. Znaleźliśmy miejscówkę na Park Fortnite, zaraz w samym centrum. Płatna miejscówka, ale ogrodzona, jest woda, zlewka wody i tak dalej, a tutaj w tym kraju i w poprzednim, gdzie byliśmy, nie ma za bardzo gdzie nawet wylać toalety, więc pomyśleliśmy, dobra, zapłacimy za tą miejscówkę, ale będziemy mieć ogrodzone, bezpieczne miejsce pod ochroną, no i w samym centrum, więc nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na dodatkowy dojazd, na przykład metrem czy autobusem. I słuchajcie, GPS nas wyprowadził w taką biedną, okropnie biedną, taką podejrzaną dzielnicę. Natomiast to, co było najgorsze, to to, że po prostu było niesamowicie wąsko i to było, no po prostu złe miejsce. Po drugiej stronie murów nas wysłał ten GPS i wjechaliśmy po prostu na jakiś, no na jakiś rynek w zasadzie, no, no w tak wąziutkie miejsca, że nie dało się, bo my gdzieś zablokowaliśmy i przyszło dwóch murzynków i dwie osoby stały z przodu, dwie z tyłu i to po centymetrze do przodu, do tyłu. Kaśka wyszła w ogóle, bo nie dała rady już znieść tego i po centymetrze udało nam się wyjechać. Za chwileczkę przyjechała jeszcze jakaś ciężarówka, która zablokowała całkowicie drogę i mało nas nie, po prostu nie zarysowała ta ciężarówka. Gość jechał ostro i na szczęście ja zacząłem trąbić, zaczęliśmy go uderzać w ten samochód, no i zatrzymał się, wycofał, no i potem jeszcze my próbowaliśmy się tam wycofać, żeby zrobić mu przejście, no i cały ten dramat mniej więcej trwał 40 minut. Prawdopodobnie dostaniemy mandat, bo wjechaliśmy na jakąś taką strażoną taką strefę, gdzie sczytywali, no, normalny człowiek nie mógł tam wjechać, ale GPS nam poprowadził, no i to był po prostu jakiś totalny dramat, więc no stres, ale przeżyliśmy to, więc tyle dobrze. Mam nadzieję, że się nic nie uszkodziło, że koła i opony są całe, bo parę razy na krawężnik musiałem wjeżdżać. No ja się śmieję z tego wszystkiego, to ciekawe doświadczenie. Kasia bardzo to przeżyła i poszła teraz właśnie się odstresować. Poszła na taki dość, na krótki spacer. Jesteśmy w ogóle na takim parkingu, na którym są też Polacy, więc podejrzewam, że jutro będzie jakaś integracja. Może nawet jeszcze dzisiaj, zobaczymy. No, także egzamin z Istambułu jest zdany i dzisiaj powiedziałem do Kaśki, że jeżeli przeżyjemy Istambuł, to już przeżyjemy wszystko. Moi drodzy, relacje z Istambułu będziecie mogli zobaczyć już za tydzień. Poświęcimy temu miastu cały jeden film, ponieważ no to jest tak piękne, duże miasto, że trudno byłoby, że tak powiem, pomieścić w tych kilku minutach dzisiejszego odcinka relacje ze zwiedzania miasta. A zanim zakończymy dzisiejszego vloga, to mam dla was bardzo radosną i piękną wiadomość. Otóż od wczoraj w naszym sklepie można zamawiać karty vanlife'owe. Karty do gry z wzorami polskich campervanów. Większość z tych vanów podejrzewam, że zna, ponieważ to są bohaterowie naszych wanturów. Jest tam Marta Karczewska, jest tam Natobus, Fantastic Mr. Van, jesteśmy my, podróżowani, ale jest też Busem Przez Świat i wiele, wiele innych vanów, które są znane z Instagrama, z YouTube'a, albo w ogóle nieznane z social mediów. Natomiast wszystko to, co łączy, to są to po prostu polskie vany. I Michał z Fantastic Mr. Vana, on jest grafikiem i on narysował przepięknie te wszystkie vany, odtworzył. No i zachęcamy was do tego, aby zamawiać te karty i żeby sobie, że tak powiem, grać nimi w wanie, w kamperze, w przyczepie czy w domu przy kominku. Karty można już teraz zamawiać, wysyłka dopiero będzie od 22 listopada, ale od razu mówię wam, że jeżeli byście chcieli zamówić w przyszłym tygodniu książkę, w przyszłym tygodniu startuje przedsprzedaż książki Droga, więc jeżeli chcielibyście zamówić książkę, to na razie się wstrzymajcie z zakupem kart, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie darmowa wysyłka i żebyście nie musieli płacić podwójnie za wysyłkę, to proponuję poczekać. Serdecznie wam je polecamy, żebyście sobie je zamawiali, kupowali na prezent, grali i korzystali. To chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to prosimy o to, żebyście jak zwykle zostawili łapkę w górę. Dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Dla was to niewiele kosztuje. Wystarczy tylko przycisnąć ten przycisk, a dla nas to jest ważne, ponieważ YouTube w jakiś tam magiczny sposób wpływa na to, że te filmy się w większej liczbie osób wyświetlają, a o to właśnie chodzi, żeby te filmy się wyświetlały jak największej ilości ludzi, żeby jak najwięcej ludzi zaraziło się van life'em i mogło sobie, że tak powiem, tak jak my, przyjechać do Turcji i wypoczywać na słoneczku. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Istambule i wypatrujcie e-maila z informacją o starcie przedsprzedaży, bo ten mail przyjdzie już w piątek.